Dzień dobry. Chciałbym zaprosić na inaugurację pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, msza święta w uroczystość Świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego. Taki sam jak ten 16. I za chwilę rozpocznie się już obrzęd rozpoczęcia posługi Piotrowej Ojca Świętego Franciszka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan, pokój z wami. Deus pacis, qui luxit de mortuis pastorem magnum ovium. Bóg pokoju, który wskrzesił z martwych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, On sam daje ci paliusz wzięty z konfesji Piotra Apostoła. Jemu dobry pasterz polecił paść baranki i owce swoje. A dzisiaj ty zajmujesz miejsce świętego Piotra jako biskupa tego kościoła, który on zrodził do wiary razem z apostołem Pawłem. Duch prawdy, który pochodzi od Ojca, niech cię obdarzy obfitą inspiracją i mocą. Kardynał protodiakon podchodzi do Ojca Świętego i za chwilę założy paliusz na ramiona nowego Ojca Świętego. W tym czasie schola śpiewa: niech Pan potwierdzi w tobie to, co sam dokonał, a moc Najwyższego niech cię ochrania. Módlmy się. O Boże, który nie zawiedziesz tego, kto wzywa Cię sercem wiernym i prawym, wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła. Twój sługa, nasz papież Franciszek, którego postawiłeś na szczycie posługi apostolskiej, przez naszą skromną służbę, udziel mu Twojego błogosławieństwa i umocnij darem Twojego Ducha, aby jego najwyższa posługa odpowiadała wielkości charyzmatu, jakim go obdarowałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Nastąpi przekazanie drugiego znaku wyrażającego papieski urząd, pierścienia rybaka. Ten symbol przypomina, że zadaniem Piotra jest przewodniczenie ludowi Bożemu, że zadaniem Piotra jest stawanie na czele tego ludu Bożego. Czcigodny Ojcze, sam Chrystus, Syn Boga Żywego, pasterz i biskup naszych dusz, który zbudował swój kościół na skalę, daje Ci pierścień, pieczęć Piotra Rybaka, który poznał moc nadziei na Morzu Tyberiackim i któremu Pan Jezus przekazał klucze Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj Ty zajmujesz miejsce apostoła Piotra
jako biskup tego kościoła, który przewodzi w komunii jedności zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła. Duch Święty, który wypełnia serca nasze, niech wypełni Cię mocą i łagodnością, abyś strzegł swoją posługą wierzących w Chrystusa w jedności wspólnoty. Dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Angelo Sodano, podchodzi do ojca świętego Franciszka, aby nałożyć mu pierścień rybaka. Chór ponownie śpiewa: niech Pan potwierdzi w Tobie to, co w Tobie dokonał, i moc Najwyższego niech Cię chroni. Następuje kolejny moment wypowiedziane przez Ojca Świętego za chwilę słowa związane z posługą Piotrową. Przedstawiciele kardynałów, sześciu kardynałów, w tej chwili widzimy kardynała Tarsycjusza Bertone, sekretarza stanu. Kardynałowie podchodzą, składają wyrazy posłuszeństwa Ojcu Świętego. W tym czasie Schola śpiewa ponownie: Ty jesteś Piotrem i na tej skale zbuduję mój kościół. Jest oczywiście tylko scena symboliczna. Wszyscy kardynałowie złożyli już hołd Ojcu Świętemu w kaplicy Sykstyńskiej po jego wyborze. Tutaj wybrano sześciu i za chwilę już rozpoczną się obrzędy mszy świętej. Jesteśmy świadkami tego wzruszającego momentu, kiedy księży kardynałowie na nowo bracia, uznajmy nasze grzechy, abyśmy mogli przystąpić do świętych tajemnic. Rozpoczyna się już msza święta, za chwilę spowiedź powszechna. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Miserator nostri, omnipotenteus, się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Teraz wyśpiewajmy wezwania do Chrystusa. Kyrie, Panie, zmiłuj się nad nami.
tym momencie Kościół zgromadzony w Duchu Świętym wysławia i błaga Boga, Ojca i Baranka w hymnie Chwała na wysokości Bogu.